Witam Was ponownie. W pierwszym odcinku zrobiliśmy pierwszy kwadrat do naszej poduszki na szydełko. Dzisiaj pokażę Wam, jak można połączyć szydełkiem każdy z następnych kwadratów. Następny kwadrat, który mamy zamiar dołączyć do już zrobionego kwadratu, szydełkujemy do drugiego okrążenia włącznie. Drugie okrążenie tego kwadratu zamykamy oczkiem ścisłym. Tak jak to robiliśmy w szydełkowaniu pierwszego z naszych kwadratów. Doprowadzamy nitkę do rogowego oczka kwadratu poprzez wykonanie dwóch oczek ścisłych na kolejnych oczkach poprzedniego rzędu. Zmieniamy kolor nitki i rozpoczynamy trzeci rząd od zrobienia dwóch oczek łańcuszka. W ten sposób rozpoczynamy nasz pierwszy róg kwadratu. W ten sam sposób rozpoczynaliśmy też trzeci rząd pierwszego kwadratu. Po wykonaniu dwóch oczek łańcuszka i dwóch słupków dzierganych w narożnym oczku kwadratu będziemy łączyć dwa kwadraty ze sobą. Łączenie kwadratów rozpoczniemy od rogu. Będziemy to robić od prawej do lewej strony. Jedno oczko łańcuszka, oczkiem ścisłym dołączamy w rogowym oczku już zrobionego kwadratu. Następnie jedno oczko łańcuszka i wracamy do naszego trzeciego rzędu w nowym kwadracie i wykonujemy wzór jak w pierwszym kwadracie. To znaczy, wykonujemy dalej po prostu róg tego nowego kwadratu poprzez zrobienie trzech słupków dzierganych, jedno oczko łańcuszka. Doczepiamy teraz pomiędzy dwoma grupami słupków dzierganych w pierwszym naszym, w gotowym naszym kwadracie, jednym oczkiem ścisłym. Jedno oczko łańcuszka i wracamy do naszego kwadratu, w którym wykonujemy dalej trzeci rząd. To znaczy między dwiema grupami słupków wykonujemy trzy słupki dziergane. Jedno oczko łańcuszka. I przechodzimy do gotowego już kwadratu. Wykonujemy jedno oczko ścisłe pomiędzy następnymi grupami słupków dzierganych, jedno oczko łańcuszka i wracamy do naszego trzeciego rzędu w nowym kwadracie. Tutaj wykonujemy znowu trzy słupki dziergane między grupami słupków dzierganych z poprzedniego rzędu. Jedno oczko łańcuszka i jedno oczko ścisłe w już gotowym kwadracie pomiędzy następnymi grupami słupków dzierganych. Jedno oczko łańcuszka. Teraz przechodzimy do naszego trzeciego rzędu. Będziemy łączyć następne rogi kwadratów. W narożnym oczku nowego kwadratu wykonujemy trzy słupki dziergane.
jedno oczko łańcuszka i łączymy teraz ten róg z rogiem już gotowego kwadratu. Łączymy je oczywiście, jak poprzednio, jednym oczkiem ścisłym. Jedno oczko łańcuszka. Wracamy do rogu naszego nowego kwadratu i w tym rogu wykonujemy 3 słupki dziergane. Jedno oczko łańcuszka. I dalej szydełkujemy trzecie okrążenie kwadratu, tak jak to robiliśmy przy naszym pierwszym kwadracie. I ten rząd kończymy oczkiem ścisłym. Tak wygląda nasze łączenie tych dwóch kwadratów. Jak już wspomniałam, musimy w tym drugim kwadracie dokończyć trzeci rząd, zamykając go oczkiem ścisłym. Kolejne kwadraty można łączyć w dowolnej kolejności. Ja obrałam taką kolejność, że mój pierwszy kwadrat znajduje się w lewym górnym rogu naszej poduszki. Następne kwadraty dołączałam w linii pionowej, zawsze do dolnej krawędzi gotowego już kwadratu. Pokazałam Wam przed chwilą, jak łączyłam kwadraty w linii pionowej. Teraz pokażę Wam, jak połączyć kwadraty w linii poziomej. Górny kwadrat już połączyłam lewą stroną, jednym bokiem z resztą kwadratów, a ten następny kwadrat będę łączyła z dwiema krawędziami. Jedną do górnego kwadratu, a drugą krawędź do kwadratu leżącego po lewej stronie. Każdy z kwadratów, który chcemy dołączyć do naszej robótki, wykonujemy do drugiego okrążenia włącznie. Tak jak tutaj to też zrobiłam. Potem zmieniłam farbę włóczki i rozpoczęłam wykonywanie trzeciego okrążenia od rogu kwadratu. Zrobiłam 2 oczka łańcuszka, 2 słupki dziergane w oczku rogowym kwadratu, 1 oczko łańcuszka, łączę obydwa kwadraty oczkiem ścisłym wykonanym w prawym rogu gotowego już kwadratu. Następnie 1 oczko łańcuszka i wracamy do naszego nowego kwadratu, wykonując oczku rogowym 3 słupki dziergane. To już chyba teraz trzeci słupek dziergany. Tak, 1 oczko łańcuszka. Przechodzimy do gotowego już kwadratu, robiąc 1 oczko ścisłe pomiędzy dwoma grupami słupków dzierganych i 1 oczko łańcuszka. Wracamy do naszego kwadratu. Wykonujemy dalej trzeci rząd. Robimy 3 słupki dziergane pomiędzy dwoma grupami słupków dzierganych poprzedniego rzędu. 2, 3, 1 oczko łańcuszka i doczepiamy nowy kwadrat do gotowego już kwadratu jednym oczkiem ścisłym.
jedno oczko łańcuszka. Wracamy do trzeciego rzędu naszego nowego kwadratu i wykonujemy 3 słupki dziergane pomiędzy następnymi grupami słupków dzierganych poprzedniego rzędu. Jedno oczko łańcuszka. Oczko ścisłe, tak jak widzicie tutaj, jedno oczko łańcuszka. I teraz będziemy łączyć rogi naszych kwadratów. W oczku rogowym nowego kwadratu wykonujemy 3 słupki dziergane. Jedno oczko łańcuszka i połączymy nowy kwadrat z już połączonymi 3 kwadratami. Dokładnie w tym miejscu, gdzie się 3 rogi kwadratów stykają. W tym oto miejscu, gdzie poprzednio były złączone 3 kwadraty, robimy jedno oczko ścisłe, oczko łańcuszka i wracamy do naszego nowego kwadratu, gdzie dokończymy jego róg, wykonując w tym samym oczku rogowym 3 następne słupki dziergane i jedno oczko łańcuszka. W ten sposób dołączyłyśmy częściowo nasz nowy kwadrat do naszej robótki. Teraz będziemy dokładnie w ten sam sposób jak poprzednio łączyć nasz kwadrat z robótką z lewej strony. Pokażę Wam po prostu, jak to zrobię. Zbliżamy się powoli do trzeciego rogu naszego kwadratu. Po wykonaniu oczka ścisłego łączącego 2 kwadraty przechodzimy do trzeciego rogu kwadratu. Będziemy go łączyć dokładnie w tym miejscu, gdzie Wam teraz pokazuję. Tutaj były łączone 2 kwadraty, też oczkiem ścisłym. Wykonujemy dalej trzeci rząd. W oczku rogowym naszego kwadratu wykonujemy najpierw 3 słupki dziergane,
oczko łańcuszka i dokładnie w tym miejscu, gdzie były złączone dwa obok leżące kwadraty, wykonujemy jedno oczko ścisłe, jedno oczko łańcuszka. Dalej wracamy do naszego nowego kwadratu i robimy trzeci rząd tego kwadratu już do końca. W tym momencie nasz kwadrat połączony jest trzema rogami z resztą robótki. Zaczęliśmy od prawego rogu, łącząc go z górnym kwadratem oczkiem ścisłym. Wykonywaliśmy dalej trzeci rząd według wzoru. Doszliśmy do lewego rogu i połączyliśmy go z trzema kwadratami robótki. Następnie doszliśmy do trzeciego rogu naszego nowego kwadratu. Przyłączyliśmy go również do reszty robótki. I teraz wykonujemy rząd trzeci do końca według wzoru. Trzeci i ostatni rząd tego kwadratu zakończymy jednym oczkiem ścisłym. Pokażę Wam teraz kolejność, z jaką dołączałam następne kwadraty do robótki. Górna część poduszki już jest gotowa. Na moją poduszkę zrobiłam 16 kwadratów i ta poduszka będzie 40 na 40 cm duża. Musimy jeszcze zabezpieczyć teraz tylko wszystkie kawałki nitek. Ja to robię w ten sposób.
teraz oto ona, górna część nowej dekoracyjnej poduszki. I tak oto dobiega do końca drugi odcinek, w którym pokazałam Wam, jak można połączyć szydełkiem dużo kwadratów w jedną całość. W następnym odcinku będziecie mogli zobaczyć, jaki spód do tej poduszki wyszydełkowałam, jak połączyłam obydwie części poduszki i jakie wymyśliłam zapięcie do niej. Żegnam się z Wami, do następnego razu. Cześć!